Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj... Cristiano Ronaldo krytycznie wypowiedział się na temat swojego syna. Leo Messi nie wie, co ma robić, odejdzie z Barcelony, czy może jednak zostanie na Camp Nou. Thomas Tuchel zastąpi Franka Lamparda w Chelsea. David Alaba może przejść do Realu Madryt. Oraz Chelsea, która chce ściągnąć Erlinga Haalanda. Zanim zaczniemy, standardowo zachęcam was do subskrypcji kanału, abyście nie przegapili kolejnych odcinków. Ja już nie przedłużam i zapraszam was na dzisiejsze newsy. Zanim zaczniemy, chciałbym wam opowiedzieć o ciekawej ofercie od BetClicka. Po długich negocjacjach udało mi się dorwać dla was dosłownie niesamowitą ofertę powitalną. Rejestrujecie się i wpłacacie 57 zł, a jeśli wasz kupon nie wejdzie, BetClick zwraca wam 50 zł, które możecie od razu wypłacić. Są to realne środki. Jeśli przegracie, to stracicie zaledwie 7 zł, a jeśli wygracie, zgarniecie naprawdę sporo kasy. Aby jednak odebrać tą ofertę, musicie się zarejestrować z moim kodem typowy VIP50. Link rejestracji znajdziecie na moim drugim kanale o nazwie Typowy Futbol, do którego link znajdziecie w opisie oraz w karcie. Święta raczej na pewno nie należały do udanych dla Thomasa Tuchela. Niemiecki trener został zwolniony z PSG dzień przed Wigilią. Była to o tyle szokująca informacja, że doszło do tego po zwycięstwie Paryżan ze Strasburgiem 4-0. Podobno zarząd PSG rozważał zwolnienie Niemca już jakiś czas temu, a powodem tego nie miały być wyniki sportowe. Ta decyzja nie spodobała się dużej części piłkarzy mistrza Francji, w tym Kylianowi Mbappé i Neymarowi. 22-letni Francuz takimi słowami pożegnał Tuchela. Nikt nie zapomni twojego pobytu tutaj. Napisałeś piękną kartę historii dla tego klubu. Dziękuję ci, trenerze. Brazylijczyk był za to bardzo rozczarowany, gdy usłyszał o zwolnieniu trenera, bowiem miał z nim bardzo dobre relacje. Ale nie ma co już tak się o tym rozgadywać, ponieważ już pojawiły się informacje, że Tuchel może objąć londyński klub. Nie chodzi jednak o Arsenal, jak część z was może sądzić, a o Chelsea. The Blues pod wodzą Franka Lamparda radzą sobie dość przeciętnie. Po 15 kolejkach zajmują oni dopiero 8 pozycję, ustępując takim zespołom jak Aston Villa czy Everton. Owszem, ich sytuacja nie jest tak zła jak u ich lokalnego rywala Arsenalu, który jest niedaleki strefy spadkowej, to mimo to warto podjąć odpowiednie kroki, ponieważ jak nic się nie zmieni, to Chelsea może nawet się nie złapać do Ligi Europy, co byłoby katastrofą. Piszcie, czy Thomas Tuchel poradziłby sobie w angielskim klubie. W niedzielę w Dubaju odbył się piłkarski plebiscyt Globe Soccer Awards, który z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Podczas niego został wybrany chociażby piłkarz roku, a jak wiemy, tytuł ten został przyznany Robertowi Lewandowskiemu. Oprócz tego została przyznana również nagroda zawodnika XXI wieku, którą otrzymał Cristiano Ronaldo i przy nim warto się zatrzymać. Podczas gali Portugalczyk został zapytany o swojego syna, czy będzie on w stanie w przyszłości dorównać ojcu. 35-latek zaczął wypowiedź neutralnie. Niesamowite jest to, że dzieci chcą być tacy jak ty. Chcą robić te same sztuczki na boisku, mieć te same fryzury, naśladować cię. Przyznał jednak, że nie podoba mu się pewna rzecz w juniorze. Mój syn ma już 10 lat. Jest mi miło, kiedy patrzy na mnie i widzę, że ma ochotę robić to samo w życiu co ja, ale przyznaję. Czasem jestem dla niego bardzo surowy. Nie podoba mi się, jak pije kolę albo fantę, a jak widzę go z chipsami, to ręce mi opadają. To samo jest z czekoladą, bo kiedy moje pozostałe dzieci ją jedzą, widzę, że spoglądają na mnie ze strachem i czekają na to, co powiem. Czy Cristiano Ronaldo Jr. faktycznie będzie w stanie dorównać, a może i przebić własnego ojca? Patrząc na to, co wyprawia z piłką w obecnym wieku, można powiedzieć, że tak. Warto jednak zaznaczyć, że na 10-latku ciąży znacznie większa presja niż na Cristiano w tym samym wieku. 35-latek nie miał opinii wielkiego talentu za dziecka, a miejsce, w którym jest aktualnie, osiągnął ciężką pracą. Dlatego też nie warto patrzeć na Ronaldo Juniora jak na lustrzane odbicie 35-latka, bo wbrew pozorom to osoby z dwóch różnych światów. Jeśli już poruszyliśmy temat Chelsea, warto wspomnieć o ich ambitnym celu transferowym. Jak już nam wiadomo, rok 2020 dobiega końca, a co za tym idzie, wielkimi krokami zbliża się styczeń, czyli zarówno zimowe okienko transferowe, w którym kluby robią wzmocnienia bądź też pozbywają się swoich piłkarzy, aby wzmocnić swój budżet. I tu pojawia się Chelsea. Jak podają angielskie media, klub ma w planach sprowadzić piłkarza Borussii Dortmund, Erlinga Haalanda. Pozyskanie Erlinga Haalanda może zaliczać się do tak zwanych Mission Impossible. Norweg trafił w styczniu tego roku do Borussii Dortmund za 20 milionów, a po niespełna roku jego wartość wzrosła do ceny 100 milionów. Dodając fakt, że kontrakt 20-latka z Borussią jest ważny jeszcze przez ponad 3 lata, to Niemcy mogą żądać za piłkarza nawet i 150 milionów euro, jak nie więcej. Chelsea planuje sprzedać kilku swoich graczy, a są nimi Rudiger, Christensen, Jorginho, Marco Alonso, Barclay oraz Moses, który obecnie znajduje się na wypożyczeniu Spartaku Moskwa.
Jeśli klub sprzedałby wszystkich wymienionych, to nie miałby później problemu z finansowym fair play, ponieważ latem wydali oni już na wzmocnienia 250 milionów euro. Trzeba także wziąć pod uwagę, że chrapkę na Haalanda ma również Real Madryt oraz Manchester United. Sytuacja związana z transferem Leo Messiego jest coraz bardziej skomplikowana. Część źródeł podaje, że Messi jest bliski przeprowadzki do Manchesteru City, druga część, że do PSG, a kolejne twierdzą, że Argentyńczyk obecnie z nikim nie prowadzi rozmów. Ciężko jest więc obiektywnie stwierdzić, gdzie leży prawda, choć ta często jest pośrodku. Sam Messi ostatnio udzielił dość obszernego wywiadu, w którym wypowiedział się m.in. na temat swojej przyszłości. Ja sam obecnie z nikim niczego nie negocjuję. W czerwcu zobaczymy, co się wydarzy, ale zapewniam, że zrobię to, co najlepsze dla mnie i dla Barcelony. Wiem, że jest wiele ludzi, którzy nadal mnie kochają i chcą, żebym został w klubie. Po tym, co się ostatnio wydarzyło, pojawili się też tacy, którzy już mnie nie chcą. Dodał również: sam nigdy nie ukrywałem, że chciałbym przeżyć doświadczenie związane z grą w MLS, ale nie nastąpi to teraz. Na dziś nie wiem, czy odejdę lub zostanę, ale jeśli opuszczę zespół, to chciałbym to zrobić w jak najlepszy sposób. Później chciałbym wrócić naturalnie do Barcelony i pracować w klubie. Pragnę działać dalej przy futbolu, ale nie jako trener. Nie widzę siebie w tej roli. Bardziej sprawdziłbym się jako dyrektor sportowy. Słowa Messiego jasno dają do zrozumienia, że do końca obecnego sezonu będziemy go widzieć w barwach FC Barcelony. A co będzie dalej, tego nie wiemy. Jakie jest wasze zdanie na temat przyszłości 33-latka? Według was odejdzie on z Camp Nou, czy może zobaczymy go jeszcze w Barcelonie w przyszłym roku? Piszcie swoje opinie w komentarzach. David Alaba to żywa legenda Bayernu Monachium i nie ma co z tym polemizować. Austriak już w wieku 16 lat stawiał kroki w barwach Bayernu, aby od sezonu w roku 2011 grać w pierwszej drużynie. To już 10 sezon Alaby w Bayernie z rzędu i wszystko wskazuje na to, że ostatni. Z końcem czerwca piłkarzowi wygasa kontrakt, a zawodnik nie doszedł do porozumienia z klubem w sprawie nowej umowy. David chciał bowiem inkasować taką garzę jak Robert Lewandowski oraz Manuel Neuer, którzy rocznie zarabiają 20 milionów euro. Problem w tym, że oni są w Bayernie nie do zastąpienia, więc ich rola w klubie jest znacznie bardziej istotną. Alaba natomiast jest coraz częściej zastępowany przez Alfonso Davisa, który jest odkryciem poprzedniego sezonu. 28-latek mimo to nie chce się zgodzić na niższe zarobki, dlatego głośno robi się o jego niemal nieuniknionym transferze. Podobno Austriaka ma pozyskać Real Madryt, który jest gotów płacić mu tygodniówkę w wysokości 200 tysięcy euro. W skali 12 miesięcy jest to około 11 milionów, czyli znacznie mniej niż Alaba chciałby inkasować. Wciąż nie znamy zdania piłkarza na temat zmiany klubowych barw, ale raczej żaden zespół nie będzie w stanie zaoferować mu 20 milionów euro rocznie. No chyba, że zdecyduje się on na przejście do Chin, ale wydaje się to wątpliwe z faktu, że liczy on dopiero 28 lat i jeszcze będzie miał czas na taki ruch. W dzisiejszym materiale to by było już na tyle. Jeżeli się wam spodobał, nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. Słyszymy się oczywiście już niebawem. Cześć!